Zastanawiam się, na ile sponsoring jest portretem dwóch pokoleń kobiet, bo mówię o studentkach, które studiują we Francji, utrzymują się z seksu, tak naprawdę. Jednocześnie obserwuję je grana przez Juliette Binoche, dziennikarka, która na początku jest zdystansowana do tego mocno, ale coraz bardziej się wkręca w ten klimat. Na ile jest to portret dwóch pokoleń, twoim zdaniem? Czy myślę, że w dużym stopniu jest to portret dwóch pokoleń, bo myślę, że chciałam w jakimś sensie sportretować w filmie tą różnicę mentalną w podejściu do seksu, która moim zdaniem jest, że jak gdyby Binoche gra kobietę po 40, zupełnie z innego pokolenia, to są 20-parolatki, które podejście do seksu jest o wiele bardziej, można powiedzieć, na luzie. Znaczy jak gdyby one seks traktują jako jeden kolejny z elementów konsumpcji. Podkreślam z góry, że ja tego w ogóle nie oceniam. Jak gdyby są w tym wolne i one nie są ofiarami, one same sobie wybierają klientów, z którymi chcą się przespać. Mają na przykład 150 ogłoszeń, wybierają jedno, które uważają za najbardziej atrakcyjne, każą sobie wysyłać zdjęcia. Można powiedzieć, że one są u władzy, nie? Że jak gdyby one nie są ofiarami tej sytuacji. Jeżeli są czegokolwiek ofiarami, to są ofiarami systemu. Systemu konsumpcyjnego, nie? Który jest jakby samonakręcający się. Z kolei Binoche jest ewidentnie jak gdyby z pokolenia bardziej, można powiedzieć, tradycyjnego niewątpliwie, chociaż no to nie jest Polska, tu zawsze był katolicyzm, no ale społeczeństwo francuskie, choć tak laickie, też jest bardzo mieszczańskie i konwencjonalne. Ja w ogóle chciałam powiedzieć o tej roli, o roli Alicji, bo rzeczywiście jak myśmy się spotkały z Małgorzką, to ja byłam taka bardzo spięta, to znaczy no, taka byłam nastawiona bojowo i tak bardzo skrupulatnie oddzielałam, kim jestem ja, kim jest moja postać. Więc dla mnie jednak no, ten cały sponsoring to jest jej osobiście, uważam, że jest to jakiś rodzaj prostytucji, ale dla Alicji tak nie jest i musiałam jakby no, bardzo to wszystko tak sobie poukładać, tak to zbudować, że właśnie to jest taka postać, o jakiej mówi Małgosia. Pamiętam, jak przeczytałam scenariusz, to strasznie mi się spodobała ta postać, tak energiczna, coś takiego w tym ciekawego, ale strasznie mnie koniec zdenerwował. Już ten scenariusz uległ jakby zmianie, już nie wiem, co tam było na końcu, ale tak mnie zdenerwował koniec. Zresztą mi się nie spodobał po prostu i mówię tak, co tu, jak tu powiem Małgosia, że mnie, no nie mogę tak, jak jej powiem, no co ona powie, przecież no, scenarzyści są trochę przewrażliwi na swoim punkcie. No, aktorzy ale są przewrażliwi na swoim punkcie, no. Bardzo chciałam powiedzieć. No właśnie. Szczególnie jak wyglądają. Ty jesteś współautorką scenariusza, powiedz, jak robiliście research do tego? No myśmy robili research, bo współscenarzystka francuska, która jest 50-letnim psychoanalitykiem lakanowskim, to też było dość zabawne. Ona przeprowadzała research we Francji, a ja przeprowadzałam tutaj. I mówiłam już wiele razy, że właśnie to jest chyba najciekawsze w tym, że był jakiś pomysł na ten scenariusz, scenariusz się pisał i dopiero spotkanie z realnymi osobami zmieniło kompletnie punkt widzenia. Stąd jest też moja teoria o różnicy pokoleniowej. Dlatego, że ja po prostu spotkałam się z dziewczyną, która miała 23 lata w restauracji, udało mi się do niej dotrzeć przez internet, była elegancka, zadbana, inteligentna. Zamówiła wytworne danie i z całym spokojem zaczęła mi opowiadać o tym, jak to jest fajne w ogóle. Te we Francji też miały spotkania z tymi francuskimi dziewczynami. Mało tego, one zostały nagrane, powstał dokument, gdzie są wymazane twarze, bo te dziewczyny się nie zgodziły. I słuchajcie, większość tekstów, dialogów naszych dziewczyn jest z tamtych francuskich dziewczyn. One wszystkie to mówią. One wszystkie mówią, że jest bardzo fajnie. Stwierdziłam, że to jest ciekawszy temat na film. Moja reakcja. Zawstydzenie jakby tą sytuacją, że one się nie wstydzą, że one nie czują się winne, że one nie są straumatyzowane, że stwierdziłam, że to jest o wiele ciekawszy pomysł na film niż społeczny, publicystyczny film o tym, że biedna dziewczyna dla książek musi sypiać, bo jak widać to tak nie wygląda. Bardziej zainteresowało mnie to, że 40-paroletnia dziennikarka, która ma męża, dwójkę dorosłych dzieci, nagle czuje, że ona po prostu jest seksualnie niespełniona. Niespełniona seksualnie, nie ma kontaktu najprawdopodobniej zbyt częstego ze swoim mężem i jakby zaczyna się wewnętrznie dusić, bo tak jak powiedziałaś, no kobiety są bardzo seksualnymi stworzeniami i potrzebują tego. I kobiety tego potrzebują inaczej niż mężczyźni, ja uważam, bo u kobiet to zakrawa, jest to tęsknota za miłością, jest to tęsknota za namiętnością, bardzo ważna jest namiętność i jakby takie spotkanie nawet metafizyczne, erotyczne, nie?
ale przede wszystkim namiętność. Ja myślę, że to, czego brakuje tej bohaterce, to jest namiętność. Chciałam się strasznie spotkać z taką dziewczyną, no bo oczywiście ja zmierzyłam się z takim tematem, to od razu taki wewnętrzny jakiś, jak, no bo zupełnie coś innego jak reżyser to kraje, zupełnie co innego jak muszę, jakby aktor musi oddać pewne emocje, które muszą być prawdziwe, no to inaczej muszę to transformować w głowie, więc ja musiałam jakby wejść w mózg Małgośki, ponieważ ani nie widziałam tego dokumentu, ani nie spotkałam się z tymi dziewczynami. Więc na przykład to było dla mnie szokujące to, co Małgośka mówiła, że one tak do tego podchodzą, no ale mówię, muszę tak to wybudować i oddzielić się jakieś takim to, co ja gdzie na ten temat myślę, tylko całkowicie się wczaić w tę postać. Dlatego ona jest też taka żywa, energetyczna. No. Dziennikarkę gra właśnie Juliette Binoche. Ona mówi w wywiadach, że podobno jak żeście się pierwszy raz spotkały, to ty powiedziałaś, że nic w ogóle nie ma szans, żeby coś z tego wyszło, z tej współpracy, coś takiego. Znaczy nie, to polegało na tym, że raczej ja tam przyszłam do niej, ona mi zaczęła gotować jakiś lunch i coś nawijać, a ja mówię, ja strasznie chciałam to palić papierosa, ja mówię, czy ja mogę zapalić papierosa, ona mówi, tu się nie pali, ja mówię, to wyjść do ogrodu, ja mówię, ale ja nie umiem palić bez alkoholu, a to był środek dnia. No i potem ona mówi, wiesz, bo mi się scenariusz tu podoba, ale końcówka mi się nie podoba i ja tak na nią patrzę i mówię tak, wiesz co, mówię, Boże, a ty masz, mówię, jakiś ciężki charakter, mówię do niej. Ja mówię, ale ja mam, mówię, też bardzo ciężki, więc ja mówię, ja nie wiem, czym się dogadamy. I ona zaczęła tak strasznie się śmiać z tego. Po prostu no, płakała ze śmiechu z tej sytuacji. I potem właśnie słała mi SMS-a, że róbmy razem film, bo chyba jej się to spodobało. Ja mam takie wrażenie, jak oglądam film, że on się trochę jednak zmieniał na planie, albo jakoś bardzo, tak... Bardzo jak bardzo się zmienił w stosunku do, wiesz, do scenariusza? Nie no, ja na ogół zmieniam bardzo. W sensie takim, że trzymam ramy historii, ale zmieniam dialogi, zmieniam sytuację. Strasznie, no jakby... Czy te nasze sceny tam chyba hotelowe, no to po prostu jedna wielka improwizacja tego. I co tam się działo, ile nie weszło, ile weszło, ale w ogóle jeszcze żeśmy 2 dni wcześniej skończyli w ogóle. Myśmy w sumie bardzo dużo pracowały przed filmem. Bardzo dużo, no. My z Aśką dużo żeśmy się przygotowywały i z Binoche też tydzień. Binoche spędziła tydzień u mnie w paryskim moim mieszkaniu ówczesnym, gdzie myśmy z Michałem Englertem nakręcili kamerą wszystkie sceny z jej udziałem. Wszystkie. Mi się podobały te sceny erotyczne, takie zmysłowe bardzo i fajne, ale dla aktora są chyba strasznie trudne, co? Jak to jest? Czy to się traktuje jako część, jako pracę po prostu, czy to jednak stresuje? W ogóle po prostu się tak stresowałam przed, że pewnego dnia w samochodzie Małgorzata tak się na mnie zdenerwowała, mówić, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Przecież było to w scenariuszu, trzeba było się na to nie godzić. I tak się na mnie wydarła. Mnie to tak wstrząsnęło, tak siedzę w tym hotelu, wkurzona byłam. Ja mówię, no ma rację, w sumie mogłam od razu powiedzieć, że nie zagra mnie, tak boję się. Michał z Małgorzatą puścili mi muzykę klasyczną, taką piękną, no i ja i zbudowałam monologi wewnętrzne, na wszystkie. Planie puściliśmy. Tak, na planie, no. I potem ja miałam cały monolog, co, jak to powinno być, skonstruowaną psychologicznie postać. I potem jak przyszło do zdjęć, to wszystko to, co sobie zbudowałam i to tutaj to technicznie, to zadziałało jakby. Więc w ogóle jakby to było bardzo tak technicznie zrobione, jakoś to z taką energią poszło. Oczywiście tam bardzo dbali o taką higienę, bo właśnie i tam nas oblepili, nasze ciała, także ja czułam taką granicę, nie, że tam jakiś dotyk, także to było takie profesjonalne. Właśnie ciekawa jest ta różnica, bo francuska aktorka Anaïs de Monstier, która miała jeszcze trudniejsze nawet niż Aśka sceny, ona mówi, nie, ja się tego nie boję, się tego najmniej boję, to jest takie, wiesz, czysto techniczne, ja to zrobię i tak dalej, a Aśka ciągle mówiła, że ona tego nie zrobi, więc się już wydarła, nie? No i właśnie cały paradoks jakby polegał na tym, że Anaïs de Monstier przyszła na zdjęcia i słuchajcie, ona ledwo dawała radę te sceny kręcić, po prostu były z nią same problemy. A Aśka przyszła i całą ekipę zatkała, bo ona tak, dobra, to ja się rozbieram, to co ja tu mam robić? I nagle jakby żadnego problemu nie było, nie? To po prostu nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek, wiesz, erotyką, jak robisz scenę erotyczną. To jest po prostu tak precyzyjna, chirurgiczna robota, to w ogóle jesteś jak najdalszy od tego typu myśli. A z tego co wiem, to aktorzy również nie za bardzo się podniecają. I reżyser musi być na zero, i operator na zero, i aktorzy na zero, i wtedy jest ci szansa wyjść dobra scena. Bo patrzysz się, zastanawiasz, jakby to zadziałało, czy to tak. I myślę, że często problem w ogóle erotycznych scen, zwłaszcza, że się narzeka często, że w polskim kinie jest mało dobrych erotycznych scen, właśnie polega na tym, że na przykład się wszyscy jarają tym niezdrowo. Ja często mam takie wrażenie, że tak, teraz będziemy robić tą scenę, mała ekipa, tu tego rozbierz się, o Jezu. I jak coś takiego się dzieje, no to jakby traci się absolutnie dystans do realizowanej sceny i scena jest... Tak, i scena się robi na przykład super śmieszna, nie?
Może coś powiedzieć o tym następnym projekcie? Więc cieszę się, że gdzieś jak gdyby mam w zanadrzu film kolejny, który już właściwie jest na ukończeniu, bo jestem głową też z tamtym filmem i to daje mi tak, mniej się stresuje przy premierze sponsoringu po prostu, nie? No to ten ostatni film to jest film, który no też oczywiście dla ludzi na pewno będzie od razu, że to jest przełamanie tabu. Jest to film o księdzu katolickim rzeczywiście i o jakiejś jego nieznanej mazurskiej wsi, gdzie ludzie zaczynają go od niego strasznie coś chcieć, bo on przyjechał z dużego miasta. Każdy od niego coś chce, każdy chce nawiązać z nim relację, bo on jest taki inny i niezwykły i tak dalej. Trochę jak teoremat Pasoliniego to brzmi, ale nie do końca tak jest. I rzeczywiście ten ksiądz jest pokazany, jak jest potwornie samotny ksiądz. Ksiądz, który jakby wiesz, nie ma w ogóle fizycznego kontaktu, nie ma bliskości, który jest kompletnie pogrążony jakby w swojej samotności. Więc to jest film o samotności księdza i jego tęsknocie też za miłością, za seksualnością, za namiętnością. Jak się kończy, nie zdradzę.